Wybór padł na oblężenie Malborka przez wojska króla Jagiełły. Powołano stowarzyszenie Anno Domini 1410, które było pierwszym organizatorem oblężenia Malborka. Jego założycielami byli Andrzej Iwanowski, Grzegorz Kuman, Bogdan Monder, Krzysztof Górnik, Jan Chrzanowski, Ewelina Ewertowska, Andrzej Kiermasz, Danuta Szadurska, Jacek Badowski i Agnieszka Liszewska. Już podczas drugiej edycji oblężenia w jej organizację mocno zaangażowało się Muzeum Zamkowe, a w promocję Magdalena Marszałkowska oraz ówczesna szefowa lokalnego oddziału Dziennika Bałtyckiego Małgorzata Grosicka. Z czasem stowarzyszenie przekazało całkowicie produkcję Muzeum Zamkowemu. Z roku na rok impreza stawała się huczniejsza, również dzięki wsparciu miasta. Wspomnieć tu należy zaangażowane działania burmistrza Jana Tadeusza Wilka, kontynuowane i rozwijane przez obecnego burmistrza Andrzeja Rychłowskiego. 10 lat to dość, by zacząć mówić o tradycji. Od lat produkcją spektaklu zajmuje się ta sama ekipa. Choć przez lata zmienia się życie jej członków, pojawiają się żony, mężowie, kolejne dzieci, nie zmienia się stały punkt w kalendarzu, czyli doroczne spotkanie w Malborku. Przyjeżdżają z całej Polski, by przygotować specjalnie dla Państwa jedyne w swoim rodzaju widowisko. Tu warto wymienić dowódców grup rycerskich, którzy są ostoją imprezy od samego początku. Tomasza Szajewskiego i Arkadiusza Dzikowskiego. Między innymi dzięki nim, pomimo ciężkiej pracy i sporego napięcia, atmosfera pozostaje niemal rodzinna. Przez te lata oblężenie stało się jedną z największych imprez plenerowych w Polsce. Gromadzi rokrocznie ponad 150 tysięcy osób. Zostało dwa razy nagrodzone przez Polską Organizację Turystyczną. Nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie wspaniała publiczność. Publiczność, która dopisuje niezawodnie, która nie boi się skwaru, deszczu ani komaru, która nagradza twórców niespotykanym gradem oklasków. Dziękujemy Państwu za obecność i zapraszamy na kolejny spektakl. W klęsce grunwaldzkiej zakon już nigdy nie odzyskał dawnej potęgi. Państwo krzyżackie popadło w kryzys, a jego skutki najdotkliwiej odczuli obciążani nowymi podatkami poddani wielkiego mistrza. Sytuację zakonu dodatkowo komplikował nierozstrzygnięty konflikt polsko-krzyżacki. W 1440 roku miasta państwa zakonnego założyły Związek Pruski. Wielcy mistrzowie doprowadzili do wydania przez cesarza niemieckiego wyroku delegalizującego tę organizację. Wtedy to związek zwrócił się do króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka z prośbą o przyłączenie terytorium Prus do korony. 6 marca 1454 roku król wydał akt inkorporacji. Kolejna wojna z Polską zbliżała się wielkimi krokami. Tymczasem krzyżacy, nie mogąc oprzeć się na wrogich sobie poddanych, posiłkowali się zaciężnym, płatnym wojskiem, głównie czeskim i niemieckim. Thank you.